gówno! Nie, to sensu nie ma ta gra, już mi się nie podoba. Daj piłk, podanie w dół i Patek długo się na nie czeka. No strzelaj! No strzelaj do Polaka! Strzelaj do Polaka! No wiedź, kurczę, Polek! Dobrze, kiwa. Nawet prawdopodobnie ten gość nie ma życia, kurwa. Nie było spalonego. Nie, proszę, chodź do bramki, kurwa, strzelaj, nie. Rób jakiegoś flipa mi tu jeszcze zapierdol. Szybsi, kurwo! Gol! Właśnie tak! Tak można zaczynać nowy sezon. Zajebista jest ta fifka. Mówiłem wam wcześniej, że ta fifka właśnie to jest moja gierka. Właśnie to jest tak, zrobili fajnie, zrobili ten symulator, że właśnie teraz się chce w to grać. Iść, kurwa! To nie zajebisty sezon. Dobra, po prostu mi odkleiło, no. Tak będę w to grał, bo mi zapłacili jeszcze, bo jeszcze 3 miesiące w to grać. To październik się szykuje. Podobało mi się. Dobra, za przegraną powinien mieć do tyłu rangę. O nie, nie spadają rangi? To teraz się uda, teraz się uda. Teraz już czuję, wiem jak grać tym składem. Ja? Berbatowa ma dobrego. O Jezu, i Szewczenko ma o wiele lepszy skład ode mnie. Wszystko ma gość lepsze, wszystko ma gość lepsze. Dobra. O, jeszcze się poddaje gość na starcie, jakieś pauzy robi. Kurwa mać, to się nie da grać w tą grę. Kurwa, wszyscy fifacze zajebani. Normalnie pograć fajną piłkę, nie? Czy da się pojechać z 10 ligi? Nie, chodziło mi o to, żeby ten progres awansowania z 10 do 9 cofał się lekko, nie? Skoro przegrałem, to powinniście cofać do początku. No na bystry chyba nie jesteś, nie? Zresztą oglądasz na Twitchu streamy, więc to dużo może świadczyć. Gramy, 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 lecimy z tym. Teraz będzie dobrze. Na spokojnie, nie sprintuj, film nie sprintuj. On już ten mecz wygrał, ten gość. Ty możesz tylko uratować swój honor. Czyli... no. Dobrze. Na spokojnie. Mamy bramkę zdobytą. Fiut pachnie takim... No jeszcze to nie jest, kurwa, zwycięstwo, ale Osimhen się rozpędza. I patrz to, patrz jak go wciągam. Pyk. Kurwa mać, do boku. Twój stary ma w kroku dziurę, ale to są baggy jeansy, kurwa, więc może być. Klatka piersiowa Van Persie! Karny! Albo nie. Po prostu jak będę grał na dzieci sześcioletnie, no to ja będę wygrywał i to będzie mój content. A nikt nie wie, czy gram na dziecko sześcioletnie. No kurwa nikt, no żodyn. O kurwa, pijaku jebany. Obwiózł, za bardzo się widzisz. Widzisz, zacząłem sprintować. Ale go wyjebałem. Kurwa, chyba mi zrobią sprawę jak gonciarzowi reszcie ekipy, bo tak typa wyjebałem, nie? Maluj! Tu! Tak jest, to jest twój chuj, bierz go do wody! Jest pozoru! Yeah! Aha, tak, kurwa! Ale niestety, zauważyłem jedną rzecz. Jak wygrywam FIFA, to jest w chuj mało widzów. Jak przegrywałem pierwszy dzień, po 9 koła miałem. Teraz umiem grać. 4600, ja muszę kurwa do roboty za chwilę iść, albo walkę Fame MMA brać z Tomaszem Adamkiem i z Xayo. No tak będzie. Przez to, że jestem dobry w FIFA. Serio, kurwa, mówię ci, kurwa. Dobrze, no umiem grać, pan Gavi, no. Wiem, że ci to boli, że siedzisz, oglądasz mnie, a ja zajebiście gram w FIFA i zazdrościsz mi, że mam takie umiejętności. Ale to już nie mój problem, że ci to boli. Wow, Bazi zajechał do bazi! Ja pierdolę, stary Mordzio, dla ciebie leci bramka z przewrotki zaraz, nie? Pięknie. Dziękuję Bazi za 100 subskrypcji. Ja pierdolę, plus odnowienie subskrypcji na 17 miesiąc. Warto było odpalić dzisiaj FIFA. Wow! Bazi, widzisz ten zwód? Wow, to rozciągnięcie! Joe Cole, angielski skrzydłowy, rozpędza się! Ciasta dziura Angie, już jest wypięta! Czyż ten zapach śledzia? Rzutka w pole karne, zablokowane! Ale it's gonna be repeat! It's fucking shit! Jest! Pięknie! Dziękuję Bazi za wsparcie. Od razu mam więcej energii. No i 100 subów to będzie z piątka mefedronu, kurwa, dzisiaj do wzięcia, kurwa, z chłopakami. Będziemy wpierdalać! A to jest tylko 1-0, nie, to jest 2-0. I daleki cross do Van Persiego. Blok.
Smiling. Nie uśmiecha mi się na niego grać. Smiling. O! Założyłem mu dziurę! Znaczy prawie. Oho. Ale fart. Pierdolony pies. Startuję, dałem mu. A tak ogólnie to specjalnie zlekceważyłem go, bo nie chciało mi się grać już. Kurwa mać, ty pijaku jebany, zażygany, no co ty robisz? Nie, no ale to jest fart! No blokujcie go! Przecież to jest niemożliwe, ta FIFA jest tak zjebana. Żartowałem, jest zajebista. Wow. Patrz to. Kurwa. Gattuso. Gennaro. Filafente. Dobrze, zajebiście mi idzie. Ale go kurwa owiodłem. Czemu nie ma w środku chłopaków? Oh shit, man! Oh shit, man! No kurwa! Jokol! 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 Oh yeah! French! Ale French obroniła. Ha. No taka kobieta to się pewnie dobrze umie bronić. Ajajaj, łapie kurwa! Kurwa, takie żarty na banie wjeżdżają. Byłbym królem YouTube'a, ale na Twitchu by mnie zbanowali, a ja tutaj pracuję. No, kiedyś Paryż by zażartował, nie? Ale teraz już nie ma jaj. Kiedyś, kurwa, wiesz, tu matkę zwyzywał komuś, tutaj jebał lane kurwy, a dzisiaj... Daj spokój. Dobra, rzutka tu. Tu rozciągnięcie. O, ale rozciąga nogi, wariatka. Oh yeah, to jest Osimhen. Osimhen, bardzo długi penis. Jedziemy z tym. Do środka. Gol! 3-1! Van Persie! Mamy to! Jest! Chyba jestem dobry w FIFA. Jestem fifaczem. Ona ma w piździe kłaczek. Nie masz szans mi przejść, rozumiesz to? Kurwa ma dziebany Osimhen, nie umiesz podawać? Joko, lekka podcinka. Pierdolni z bani. Nie wyszło. Dobra. Dobra robota, Joko. Osimhen, delikatna podcinka, ale no to już jest obvious. Przyblokujcie go, bo zaraz on strzeli piłkę, bramkę z dupy i tyle z tego będzie. No szkurde, utrzymała się, czy utrzymał się Enzo. Joe Cole do środka. O. Oh. No i dobrze, szczęsty, bardzo ładnie. Boateng. O Jezu, Szczewczenko, kurwa mać, co ty zrobiłaś? Ej, ale lekkie podanie daje teraz, no. Boże, jak ja to zremisuję z tym typem, to będzie wstyd jak chuj. A to jest możliwe, tak. Szczęsny, czemu do tego nie idziesz? Wow! Widziałeś, skąd wybiła babka z linii, nie? Spierdalaj, Berbatow. MMA, gościu. Rivaldo. Rivaldo! 8 minut do końca. Na pewno dostanie gość jeszcze jedną akcję od FIFA. Bo FIFA działa tak, że jak masz przewagę nad typem, to on i tak dostanie, kurwa, akcję na wyrównanie, nie? Bo to są, no te, kurwa, z góry ustalone, te pierdolone perturbacje. No wiecie, o co mi chodzi. O Jezu, ale cię, kurwa, położyłem go z tego do spania. No nie! Dobra, lepiej to wygrać i udowodnić widzom, że... Algorytmy, algorytmy. Dobrze, szczęsny.
Ale on nie powinien mieć takiej akcji, bo gość gra gorzej technicznie ode mnie typek, nie? Więc no nie może mieć takich sytuacji, że dostaje szansę na zwycięstwo. No nie może. To teraz kurwa zapłacisz za to. Najbrzydszym stylem futbolowym cię rozpierdolę, czyli przytrzymaniem na czas. Kładę piłeczkę na ziemi. Podchodzę sobie tu. Ale go rozjebałem. Kończ, sędzia. Jest. Dobrze zagrałem. Naprawdę dobry mecz. Awans do 9 ligi. Ja pierdolę. Ale jaja. Ale go zaorałem. No jak mówię, no już można powiedzieć, że FIFA przeszedłem, tak? Umiem w nią grać. No nie mam już satysfakcji z wygrywania z tych meczy, nie? Jeszcze tak zagram jednego pożegnalnego. Ale jak widzicie, no gierka zaliczona przeze mnie. Kolejny tytuł, który przeze mnie został ograny, testowany i rzetelnie oceniony. Osoba, którą się inspirujesz, twoja siostra 12 lat ma i robi taki projekt, no to chyba twoja siostra się mną nie inspiruje. Ale są ciekawsze osoby do inspiracji. Gonciarz, Stół, Freeze. Naprawdę jest sporo fajnych ludzi w internecie działających, którymi się można inspirować, no. Ja do zaprezentowania poza gadaniem o ruchaniu matek nie mam nic. I swoje pseudopopulizmy typu o wychowaniu dzieci i tak dalej, jak ja dziecka kurwa nie mam, dziewczyny, żony, a pierdolę jak wychowywać, jak to, jak tamto, więc ja bym raczej chciał być przedstawiany w kategorii rozrywki, takiego śmiesznego żartu i taką osobą jestem, taką osobą też się czuję. Na pewno tam uśmiech na twarzy się pojawi, oglądając moje filmy, ale czy ta inspiracja to dużo, dużo powiedziane i wydaje mi się, że to jest chyba żart z twojej strony. Tak mi się wydaje. Gość lepiej już gra, więc mi się już nie chce z nim grać. No, nie chce mi się już grać. Jak gość umie grać, to już bez sensu takie w coś grać. Nie chce mi się w takie coś grać. Ale mam zajebistą gierkę dla was i będę niego robił w nią. A właśnie, nie mówiłem wam. W listopadzie jest spalony. Co jest? No nie, już nie chce mi się w to grać. W listopadzie... No karny jest. W listopadzie są wielki turniej Pokémon w Gdańsku. W karty, w Nintendo Switch i w Pokémon Go. I my jedziemy na to jako ZKB. Tak jest, oj, będzie się działo. Szkoda, że karny, ale już się nie chce w to grać. W takim razie, o, patrz, chłopa przychodzę sobie, boisko przychodzę sam. I mamy już drożny. Ajajaj. Ej, nie chciałem tego wciskać. Ale ją robię. Ej, no przestań, no nie chcę tym grać. Cisko mi się cały czas jakieś gówno. Jej. Nie, wiesz co? Do końca daty nie znam, ale chyba to jest 25-26 listopad. Są oficjalne zawody Pokémon Regionals, tylko wiecie, żeby tam wejść musicie mieć bilety i trzeba się tam zapisać. Więc mam nadzieję, że nikt z was nie przyjdzie. Ale tak czy siak, będzie tak, turniej Pokémon Go, turniej Pokémon TCG i wirtualnych gierek, w sensie no, gameboyowych. Oficjalny, normalnie. No i jedziemy tam. Kurwa, no komu ty grasz? No i ten gość jest lepszy niestety. Jest bardzo dobry, on umie grać w tą grę. No, on może mieć już 12 lat ten zawodnik, tak. On może mieć już 12, to nie jest 9-latek. Ale jakby tak dłużej pograć tą FIFA, to rzeczywiście można się nauczyć. Żeby troszkę wolniej te podania robić, zastawiać się. Zastawiam się przecież w tempo. Wyłącz to ładowanie podania i już po streameczku wyłączam byczku. Mordzia moja kochana. Nie za bardzo to robię, nie, jakoś kurwa nie myślę chyba. Czy oglądaliśmy mecz Testriego? Wiesz co, wtedy chyba graliśmy w Counterka albo oglądaliśmy Fame MMA? Coś tam widziałem zajebistą akcję Testriego 2-1. Coś niesamowitego. Wow. Ej, nie, nie! Mogłem coś innego zrobić.
turniej kanału sportowego 17 z T-Stream? Wow! No niestety nie zaprosili mnie. A co to za turniej jest? Może poglądamy to, darmowy content będę miał. Chyba nie chce mi się grać w tą FIFA już. Przegrał, wygrał, jest lepszy ode mnie. Nie chce mi się już. Pograłem sobie dzisiaj 2 godziny, tego gówna mi starczy. Jak będą wirtualne kluby, wydaje mi się, że będzie fajniej. Dobra, strzelaj chłopie. Chyba, że strzelę teraz honorową bramkę. Chyba nie strzelę. Mieszałeś kiedyś Bigos z głową? Jasne. Będzie tam Marty Renty. O kurwa, to szkoda, że mnie nie będzie. To jest mój ulubiony gracz. Marty Renty to jest mój ulubiony gracz FIFA. Jeden z ulubionych. Mogę wyjść już z tej gierki? Dobrze. Czyli tak, paczki mamy odrobione. Zamknij grę. Mamy tu jeszcze Harry'ego Pottera, kiedyś jeszcze pewnie zagramy. To zgaszę. Dobra. Czyli mamy odhaczoną fifulcę już.